chciałabym krótko, mam nadzieję, że krótko, podsumować tegoroczne warszawskie targi książki. Ojejku, jestem takim gubolem! Jak? Boże, ja już naprawdę, ja już chyba od ilu? Od kilku miesięcy korzystam z lamp, która świeci na mnie, a ja i tak zapomniałam na początek tego filmiku dać włączyć lampę. Mam nadzieję, że mi wybaczycie i że przetrzymacie jakoś, bo z lampy ten kawałek filmiku początek. Na targi postanowiłam, że pojadę dokładnie rok temu. Jak targi w roku 2016 się skończyły i na YouTubie było pełno tych filmików wszystkich z targów i tak dalej, postanowiłam, że pojadę. Tak, postanowiłam, że pojadę. Byłam wtedy przy mamie i mówię do niej: jadę, nie wiem, chcesz jechać ze mną? No i wtedy to się stało. Mój pierwszy dzień zaczął się w piątek, czyli w drugi dzień targowy. Dla mnie to był pierwszy i tak nikogo wtedy nie spotkałam, jak widzieliście we vlogu, nic wielkiego się nie zadziało, ale zobaczyłam stadion, który jest naprawdę niesamowity, i te wszystkie stoiska. Trochę mi to przypominało na Pyrkonie, bo na Pyrkonie już byłam dwa razy, ale na większą skalę, jeśli chodzi o zakupy oczywiście. I było super. I kupiłam książki, ale o tym też kiedy indziej. I było wow, i w ogóle super. Nadeszła sobota i sobota już była naprawdę taka z celem. Trochę bardziej mi się podobało, bo miałam cel. Chciałam pójść tam i tak dalej. Poza tym spotkałam wiele osób z BookTube'a i moich widzów, pozdrawiam serdecznie. I to było naprawdę super. Ale przejdźmy po kolei, bo w sumie sobotę najbardziej chciałabym podsumować, bo wtedy najwięcej się wydarzyło. Najpierw rano, na około 11 chyba, poszłam do pani Elżbiety Chrezińskiej i właśnie chciałam bardzo do niej pójść, bo wiedziałam, że jest, a nie wiem, kiedy będę miała znowu okazję się do niej wybrać. Tylko najśmieszniejsze jest to, że jeszcze jednej, ani jednej książki jej nie przeczytałam, ponieważ jakoś tak, nie wiem, nie miałam, trochę się bałam. Tak, trochę się bałam się, że to będzie jakieś zbyt historyczne coś i tak dalej, ale zobaczyłam pewną recenzję, która tak mocno mnie przekonała, że zapragnęłam przeczytać tą książkę, a jako, że już pani Chrezińska jest na targach, to sobie powiedziałam, że kupię ją wtedy, bo i tak chciałam ją kupić na targach, to przy okazji podpiszę na zapas. No i tak też mam w książce, możecie teraz gdzieś zobaczyć. Jest podpisane: Nicoli, na zapas, idź za Hardą. Tak, bo powiedziałam pani, że jeszcze nie czytałam, a co miałam mówić? Tak więc mam na zapas podpis i jak przeczytam, to drugi tom już będzie ze świadomością podpisany. I w trakcie stania do pani Chrezińskiej spotkałam Lenę z kanału Gramoładna, pozdrawiam serdecznie. Naprawdę było fajnie, naprawdę bardzo mi miło, że mi towarzyszyłaś w tych kolejkach, bo ona towarzyszyła mi no, w tych kolejkach, mimo że sama nic nie podpisywała, nigdzie nie szła nic kupować, tylko ze mną stała w tych kolejkach. Nie wiem, naprawdę jestem pod wrażeniem, że jej się chciało, więc mi bardzo, bardzo miło z tego powodu. Następnie, jak tylko wydobyłam się z ogromniastej kolejki, stałam tam nie wiem ile, z 40 minut, to wybrałam się do pani Justyny Drzewickiej i to było wow, to było bardzo miłe spotkanie. No nie spodziewałam się, że mogę tak sobie, no nigdy nie pomyślałam, że z autorem będę mogła tak sobie porozmawiać jak ze znajomym i to było naprawdę super, naprawdę. Powiem wam, że wtedy dostrzegłam, co też BookTube daje, że daje taką nawet większą łączność czytelnika z pisarzem. Nie wiem, czy jako zwykły czytelnik, taki szary, bez udzielania się w internecie, czy miałabym taką możliwość tak się poznać z pisarzem. Oczywiście nie mówię, że jakoś tam bardzo znam panią Drzewicką, po prostu na pewno wydaje mi się, że jest trochę większy ten kontakt i to jest też niesamowite. I super mam podpisy, i takie osobiste, i takie to jest naprawdę bardzo miło, bardzo super. I poza tym polecam te książki wszystkie, które tutaj się pojawią.
No i następnie zrobiłam sobie krótką przerwę, bo do Anety Jadowskiej miałam chyba 2 godziny, więc posiedziałam sobie na zewnątrz i kogo spotkałam? Kamajle! Tak, Kamile z kanału Kamajla! Jej, super było naprawdę w końcu się spotkać, bo tyle ze sobą piszemy prywatnie i z Leną też, że spotkanie to było takie zderzenie z rzeczywistością, taki szok trochę, trochę tak. No i przyszedł czas na spotkanie z Anetą Jadowską, byłam trochę wcześniej, bo stwierdziłam, a pójdę wcześniej, ustawię się pierwsza w kolejce, to od razu będzie i będę mogła szybko pójść do Miszczuk, do pani Miszczuk, ponieważ Aneta była na 14, a Miszczuk na 14.30, no i to jakoś trzeba było zgrać w czasie, więc dlatego poszłam wcześniej do pani Anety. I jak sobie czekałam i czekałam, aż pan Ćwiek skończy podpisywać i przyjdzie pani Aneta, to kupiłam książki oczywiście, ale przy okazji spotkałam Paulinę z kanału Miasto Książek, pozdrawiam serdecznie, to naprawdę było takie niespodziewane się spotkać, w ogóle nie spodziewałam się, że jeszcze, że spotkam kogoś tak, wiecie, bez zaplanowania sobie tego, więc fajnie. No i przyszedł czas na spotkanie właśnie z panią Jadowską i to było bardzo fajne, bo tak też bardzo miło się rozmawiało. Ja mówię, o, pofarbowałaś włosy, jaki ładny kolor, ja nie zdążyłam, coś tam. Było takie fajne i rozmawiałyśmy sobie właśnie jeszcze o ilustracjach z książki, jakie to jest super i że warto dla nich mieć też papierową wersję, a nie e-booka, bo w papierowej wersji jest to lepiej widoczne i w papierowej wersji są te wkładki w środku z ilustracjami, a w e-booku tego nie ma i takie tam, i dostałam jeszcze pieczątki i w ogóle i serduszko i pszczółkę i było tak naprawdę przyjemnie i też właśnie mam podpisy i na pewno przy premierze trzeciego tomu, który ma się odbyć podobno w walentynki, to wtedy na pewno też będę chciała jakiś podpis gdzieś tam znajdę panią. Więc tak to będzie. No i jak tylko pożegnałam się z panią Jadowską, to od razu poleciałam do pani Katarzyny Bereniki Miszczuk, tylko że z tego co pamiętam, to musiałam chyba przejść połowę stadionu, coś takiego. No i trochę się spóźniłam, no i nie byłam wcześniej, byłam chyba jakoś równo, czy tam jakoś 40. No i była kolejka ogromna, ogromniasta. Jak ja przyszłam, to i tak czekałam chyba z 1,5 godziny do tego, żeby mieć podpis, a jeszcze za mną była ogromna kolejka. Naprawdę tego się nie spodziewałam, nie spodziewałam się tak wielkiej kolejki, nie wiem dlaczego, ale tak jakoś. I no cóż, nastałam się, a już wtedy tak mnie stopy bolały, bo już tyle nastawałam wcześniej, że myślałam, że zwariuję, to było tak tragiczne, ten ból ogromny, ale wytrzymałam, poświęciłam się na zmianę, z moją mamą się zmieniałyśmy. Tam było tak z Katarzyną Bereniką Miszczuk, że na początku było krzesło i można było do niej usiąść i z nią porozmawiać, ale chyba zauważono, że to za długo czasu zajmuje. Później odbywano się w ten sposób, że po prostu pani Katarzyna podpisywała, a na jakiekolwiek pytania odpowiadała pani z wydawnictwa. Nie wiem, czy to była pani redaktor, czy ktoś. Więc wiemy, że będzie jeszcze czwarty tom, który będzie już niedługo i się szykuje jakaś fajna niespodzianka dla czytelników, więc polecono mi sprawdzać fanpage pani Bereniki Miszczuk i fanpage wydawnictwa WAB, więc no sprawdzajcie razem ze mną, bo może się szykuje coś fajnego. I jeszcze chciałabym się tutaj pochwalić, że oprócz autografów, bo tego o tym nie wiedziałam wcześniej, o autograf wam się wyświetla, jaki dostałam, bo z tym bardzo ładnie było napisane, że jejku, tak ładnie, naprawdę, z życzeniami uczucia namiętnego niczym mieszko i gorącego jak płomienie Swarożyca. Naprawdę fajnie, każdy podpis taki był sprecyzowany do książki, taki super, super. Ale tak bardzo żałuję, naprawdę, bo jak szłam na targi, to jeszcze nie przeczytałam tego trzeciego tomu, czyli Żerce. No niestety tak jakoś się zdarzyło, że no w dniu premiery go nie kupiłam, postanowiłam go kupić na targach i no i podpisując go jeszcze nie wiedziałam, co tu się dzieje, nie wiedziałam i tak dalej. I bardzo tego żałuję, bo kiedy targi się skończyły i ja się zabrałam za tą pozycję,
to zobaczyłam na końcu coś naprawdę niesamowitego i bardzo żałuję, że o tym nie wiedziałam, żeby móc powiedzieć: panie mistrzu, tak, to ja jestem tą osobą, która wymyśliła to nazwisko. A o co chodzi? A o to chodzi, że jakoś około 20 stycznia autorka pisała na swoim fanpage'u coś takiego, że no Mieszko nie ma nazwiska, bo w tamtych czasach nie było i trzeba, no on musi się przedstawić i potrzebuje jakiegoś nazwiska. I co tutaj by wymyślić? Wszyscy pisali tam Mieszko pierwszy, Dagomski czy jakiś, a ja tak sobie postanowiłam, że skoro już to wszystko zostało użyte i nie mam jakiegoś super poważnego pomysłu, to wtedy pobawmy się. I tak sobie napisałam komentarz: no to może niech nasza uczennica Szeptuchy zacznie go jakoś w żartach wyzywać, na przykład Kabaczek czy coś, i wtedy on z racji tego, że nie ma nazwiska, przedstawi się tym przezwiskiem jej i na przykład Mieszko Kabaczek i tak dałam. I tutaj właśnie czytam sobie te podziękowania, już koniec książki, czytam sobie podziękowania strututu i nagle czytamy: tak jak obiecywałam, jeden z waszych pomysłów wykorzystałam w powieści. Mieszko otrzymał nazwisko pierwszy. Ewelino Piastowicz, to twoja zasługa. Jako pierwsza zasugerowałaś takie rozwiązanie. Wszystkim wam dziękuję za wspaniałe pomysły. Najchętniej podarowałabym mojemu bohaterowi wieloczłonowe nazwisko, bo wiele waszych propozycji było naprawdę pomysłowych. Na przykład, i tutaj wymienia kilka nazwisk i przykłady ich nazwisk. I jest w końcu kto? Ja! Boże, to było niesamowite, prawie się popłakałam, jak to przeczytałam. I jest Nicola Gaszyńska, Mieszko Kabaczek. Abstrakcyjność tej propozycji nieomal mnie przekonała. Chyba mamy bardzo podobne poczucie humoru. I jeszcze raz wam wszystkim dziękuję. Ja, co ja bym bez was zrobiła? Naprawdę nie wiem. Katarzyna Berenika Miszczuk. Mam pamiątkę naprawdę do końca życia, to jest coś niesamowitego. No i po spotkaniu z Bereniką Miszczuk czas było wracać. Tak mnie nogi bolały, że ja już naprawdę nie miałam ochoty na nic. Nie chciałam ani kupować książek, ani się z kimś widzieć, po prostu chciałam wrócić i odpocząć. Po drodze, jak szłam do wyjścia, widziałam Anitę z Book Reviews, widziałam czytacza z żoną i fajnie. Mogłam podejść, ale byłam tak wykończona, że stwierdziłam, że nie mam siły, naprawdę nie mam siły, że jeszcze będzie okazja na to, żeby pogadać, więc tak wyglądały moje targi. W niedzielę też miałam być na Epic Page'u u Majka i tak dalej, ale naprawdę nie miałam siły, nogi mnie bolały również kolejnego dnia, dałam radę tylko się doczłapać do Złotych Tarasów. Więc tak wyglądały moje targi, wiecie już z vlogów, wiecie z tego podsumowania. Jeszcze będzie Book Haul, taki normalny, ale będzie przede wszystkim targowy, bo tam najwięcej kupiłam, więc to się jeszcze pojawi na przełomie miesiąca, może bardziej w czerwcu. Nie wiem jeszcze kiedy, bo sesja idzie i mam mało czasu i tak trochę naginam zasady, że teraz właśnie to nagrywam, ale nie mogłam się powstrzymać. Więc cóż, mam nadzieję, że filmik wam się podobał i do zobaczenia kolejnym razem i w kolejnym filmiku. Bajka! Dzisiaj przychodzę kolejny dzień, znaczy na do tej, do...